mogłoby zacząć sypać. Mogłoby. Takim gęstym, grubym śniegiem. A dzisiaj jest 11 lutego, nie? No. 2018 roku. No i tak Kajś, od poniedziałku więcej śniega się pojawiło. No, bo przyszło jakoś śnieżyca. Ja. Tydzień temu my o tych śnieżycach gadali. One już tam w niedzielę przyszły. W poniedziałek poprawiło. Wtorek też i... A w środę już sypało fest. I jest zdecydowanie lepiej. W środę też, no. Także moglibyśmy robić w Instytucie Meteorologii, bo się prognozy nasze sprawdziły. Tutaj widać taki szron. No. Ja. To w czwartek tak leciało. Miałam całe ubranie, kurtkę sztywną. Aż mi się do siedzenia przyklejało. To jest oczywiście palenica w Ustroniu Jaszowcu. Ulica Wczasowa. Ulica Wczasowa, no. Stok my oglądali, to wyciąg stoł. Tamta baba się wyjechała i chciała obejrzeć. A tu się okazało, że stok jest świeżo wyratrakowany. Także do końca nie ma co wierzyć kamerom. Bo na kamerach żadnego ratraka nie było widać. Musiał być akurat albo na górze, albo na dole. I po prostu zaryzykowaliśmy i przyjechaliśmy i tu taka miła niespodzianka. No, a ta gangryna na tej drodze tam jechała dalej. Ja, oni się tam będą cisnąć na Soszowach, na Cieńkowach, na tych Klepkach, czy nowych osadach, czy tam Zagruniach, Złotych Gruniach. Kurde, ale my teraz reklamę zrobili. Siglany. I ten, ja. Skolnity. Czantoria też, bo całe parki zawalone. No na palenicy spokojnie. Jak zawsze. Kurde, ale to tu fajnie wygląda teraz. No ten to jest głupi bez stopki, bez kasku. No faktycznie. Idiota. Czyli łeb mi rodzice. Thank you.
tam doli. Ale fajnie to widać, to słońce za tą górą. No nie? A tam za nami. Trochę już jak się mrozy to. No mrozi, mrozi. Piąta godzina i się dopiero ściemniło. Co? Piąta godzina i dopiero się ściemniło. No. Już dnia przybyło fest. Przybyło już. To jeszcze ile nam zostało? Jeszcze 18 było. 30, jeszcze 3 razy. 3 razy. Oprócz tego, co prawie jeżdżamy. Tam było widać jakiś mrok, ale mrok kiedyś poszedł. Niebo czyste, wybrane. Będzie mróz. No. Już to czuć. Ostatnio mi tak auto zamarzło, bo nie miałam szyby odrotne. I wspomniałam sobie, że mam w aucie coś takiego jak klimatyzację. Trzeba było ją uruchomić na ogrzewanie.